Cześć, witajcie! Dzisiaj znowu zabieramy Was w trochę inny świat. A co to będzie? Tu jest mała podpowiedź, a resztę w dalszej części filmu. Dzisiaj trochę z innej perspektywy, z racji tego, że zostaliśmy poproszeni o to, żeby Wam opowiedzieć o puzzlach Haru Stories. Dostaliśmy też dwa pudełeczka do potestowania. Jak już mogliście zobaczyć na naszym fanpage'u na Facebooku, to od czasu do czasu lubimy sobie właśnie poukładać puzzle i myślimy, że to jest fajna alternatywa na oderwanie się od gier planszowych bądź wtedy, kiedy akurat nie macie współgracza, to też jest fajna opcja na zajęcie czasu. Dostaliśmy, tak jak mówię, dwa pudełka, w każdym jest po 1000 elementów i dostaliśmy taki liścik, zaraz zobaczymy, co tam napisali do nas. My poprosiliśmy o puzzle z wielorybem i z tym smoczkiem tutaj. A ja teraz otwieram liścik. Okej, mamy tutaj taką karteczkę. I w liściku piszą do nas, że witaj, nazywam się Harlow i cieszę się, że wkraczacie ze mną do magicznego świata Haru. Być może nie spodziewaliście się tego listu, ale moim osobistym pragnieniem jest powitać każdego, kto zainteresował się tym niezwykłym miejscem. Przykro mi, że nie mogę umieścić tu wszystkiego, o czym chciałabym napisać oraz pokazać Wam, dlaczego świat Haru jest wyjątkowy. Powiem tylko dwa słowa. Festiwal życia. Jeśli poczujecie, że kryje się za nim historia, która może Was zainteresować, chętnie podzielę się nią. Harlow. Puzzle są bardzo pięknie wykonane, na pewno mają niebanalne opakowanie. Tutaj mamy tego smoczka. Z tyłu mamy pokazane, jakie dodatkowe puzzle są w kolekcji. Mamy smoczka, mamy samoloty, mamy takiego wieloryba i łódź podwodną. Fajne jest to, że te obrazki łączą się w jeden duży obrazek. Na pewno drugich takich nie znajdziecie. Przeważnie są tu jakieś zdjęcia wydrukowane. Sami na pewno drukujecie zdjęcia na puzzlach. My tak często to już robimy. Chociażby dla siebie, bądź na jakiś prezent, taki od serduszka. 1000 elementów, no raczej niewiele. Szybko powinno się składać. Jak my złożymy swoje, to pokażemy Wam efekt końcowy. Teraz, skoro widzieliście, jak to wszystko wygląda, możecie sobie wejść na stronę Wspieram to, Haru Stories. Jeżeli byście sobie chcieli nabyć takie puzzle, wtedy klikacie na zielony guziczek Wspieram to. Rozwinie Wam się lista, jakie nagrody możecie sobie wybrać za to, że wpłacicie podaną kwotę. W tym momencie za 140 zł lub więcej, to zależy od Was, dostajecie całą kolekcję tych 4 puzli po 1000 sztuk w paczce, czyli 4000 kawałków puzli tak naprawdę. No, sądzę, że to jest fajna cena, zwłaszcza, że one normalnie kosztują dużo drożej. Jeżeli chcemy coś takiego nabyć, klikamy tutaj w plusik i pokazuje nam się taka informacja, że mamy to w koszyku. Tu możemy jeszcze podglądać opis. Mamy powiedziane też, że w cenie jest dostawa paczkomatem. I tutaj jeszcze, żeby Wam pokazać, to łódź podwodna kosztuje sama 68, samolot Harlowa 60, festiwal 70, miasto wielorybów 75. Więc tak naprawdę kupując ten cały zestaw za 140 zł, dostajecie dwa pudełka puzzli w gratisie. Ewentualnie możecie jeszcze wybrać tą opcję, nowa kolekcja, za 130 zł lub więcej. Wtedy dostaniecie tą kolekcję, na którą w tym momencie Haru Stories zbiera fundusze. To są 4 pudełka i e-book. I tak jak mówię, tutaj kupujecie sobie nagrodę. Nagrodę dostaniecie dopiero po zakończeniu kampanii. Tak naprawdę macie czas do 10 sierpnia. Zdecydować się, czy wchodzicie w to, czy nie. Okej. Puzzle widzieliście, instrukcje dostaliście. Jeżeli Wam się podobało, to jedyne, co teraz powinniście zrobić, to wejść na podany adres, który będzie również w opisie.
i zakupić sobie jeden, dwa bądź wszystkie egzemplarze tych puzli. Przyznam, że nie było łatwo, bo wybraliśmy sobie dość trudny wzór. Tutaj jest dość dużo takich białych elementów, które w pewnych momentach nam się zlewały w jedno. No ale my chcieliśmy to dość szybko ułożyć. Także może dlatego. Od kolejnego czwartku wracamy już ze standardowymi filmikami z planszówkami. Istnieje możliwość, że zawiesimy nasze planszówkowe abecadło na rzecz nowości, które do nas przyjdą. Także śledźcie nas uważnie. Myślę, że ułatwi Wam to zasubskrybowanie naszego kanału z dzwoneczkiem. Wtedy będziecie mieć informacje na temat tego, co w danym momencie jest puszczone na kanał. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe.